Dzień dobry, Tadeusz Cymański, polityk Solidarnej Polski. Witam serdecznie. Pan nie startował, ale dzieci owszem. Córka do sejmiku, syn do Rady Miasta, do Rady Malborka. Jak im poszło? Nie wiem, nie ustaliliśmy razem, że dopiero jak oficjalne wyniki. Zresztą nie łudzę się. Nie łudzę się, bo jestem już za stary, żeby się łudzić. Powiedzmy sobie szczerze, a jeszcze jak się dowiedziałem, że w Gdańsku do sejmiku 44% koalicja Platformy, no to myślę, że w tym okręgu, gdzie startowała moja największa nadzieja, no to jeden mandat, jeżeli... I jestem realistą, no jedynki biorą, tak to działa i już to jest pytanie retoryczne. Natomiast spokojnie, wydaje mi się, że wszystko jest przed nimi, są młodzi i porażka czy niepowodzenie uczy, a sukces taki niespodziewany, jeszcze zbyt świeży, to rozzuchwala. Spokojnie. Czyli dzieci pewnie nie będą rozzuchwalone, tylko się nauczą. Tak, posmakują, zobaczą jak to jest i myślę, że to jest cenne doświadczenie. Czy pan jest zadowolony? Odczuwa pan niedosyt? Czy może nawet porażkę? Jak to jest? No, bez przesady porażkę. Liczyłem, zrobiłem pewną pracę, jeździłem po Polsce, w różnych miejscach byłem i jak rozdawałem te ulotki, to są tysiące ulotek, dziesiątki rozmów, krótkich co prawda, wszystko to dawało mi taki obraz, że poparcie będzie trochę wyższe. Tak liczyłem na 36,7, tak? Pod aż ten tyle. Tak liczyłem, a jest skromniej, ale jest sukces, bo porównajmy do poprzednich wyniku, więc to jest dobra prognoza na przyszłość. Wie pan, o dobrej prognozie na przyszłość to ja słyszałem nawet od Włodzimierza Czarzastego, to znaczy tak naprawdę, jak dzisiaj sobie policzyłem, to 5 partii ogłosiło zwycięstwo. No, Platforma, ale... PiS, PSL oczywiście, nawet SLD i Kukiz. Ale jest różnica, jeżeli ja mówię dobra prognoza na przyszłość, mając w ręku 32 z hakiem, a co innego, jak Czarzasty mówi, dobra prognoza ma 6. No, panie redaktorze, no. Dobrze, ale to o tym... Spokojnie, Myślę, że nastroje byłyby inne pewnie, gdyby Patryk Jaki wszedł do drugiej tury. Tak, to jest cień. Tutaj bardzo to przeżyłem, dlatego że też dwa dni, może nie całe, ale dwa poranki poświęciłem rozdawaniu ulotek na Starym Bemowie i na patelni tutaj w centrum. I to było ciężkie. Ale może dobra kampania Patryka Jakiego odniosła skutek? To znaczy zmobilizowała jego ogromną przeciwników. Pracę. Nie. No to mi się wydaje, że to rozczarowanie polega na tym, no walczył o drugą rundę i myślę, że jest młody, wszystko przed nim. Myślę, że też pewne jakieś błędy były. Czasami jedno niefortunne słowo też ma duży wpływ. Warszawa była trudnym miastem i nie ma co ukrywać, że tu jest strasznie ciężko. Natomiast cieszę się z jednej rzeczy, że zachował się znakomicie po wynikach i ta gratulacja wprowadziła, myślę, że w konsternację wszystkich i naszych, i tamtych zwolenników. Ale problemem nie jest chyba tylko Warszawa, tylko wszystkie większe miasta, bo nawet jeżeli wasz kandydat, tak jak w Gdańsku, wchodzi do drugiej tury, to wchodzi na przykład tylko dlatego, że był tam bratobójczy pojedynek w obozie Platformy. Ale to nie jest też odkrycie Ameryki. No jest prawdą, że w wielkich miastach w ogóle, umówmy się, to jest bardzo ważna informacja, 15% Polaków mieszka. Aż i tylko. Więc to ma ogromne znaczenie i nie lekceważymy tego, ale była zawsze bastionem wielkie miasta. Były tradycyjnie. Również Gdańsk. A to proszę mi powiedzieć dlaczego? Bo ja próbowałem to pytanie zadawać, nawet zadawałem socjologom, politologom. Są różne odpowiedzi, ale żadna nie jest jakaś taka zdecydowana. To by musiał być Cymański mędrzec, żeby teraz lepszy proszę, być od socjologów. Tadeusz Cymański, proszę Państwa, mędrzec Solidarna Polska. Słuchamy. Tak jak oni, ci uczeni, którzy to analizują, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ale jedną z tych odpowiedzi, myślę, jedną z odpowiedzi jest to, że po prostu w wielkich miastach jest lepsze życie. Jest większy udział ludzi bardziej zadowolonych. My adresujemy całą politykę do ludzi słabszych, do ludzi, którzy mają problemy. A ci ludzie są niestety częściej na prowincji niż w centrach dużych, zamożnych miast. Wy chcecie, żeby głosowali na was głodni, a w miastach są syci? To pan mówi te słowa i nie prowokuje w tym momencie. Nie. My chcemy, żeby był bardziej sprawiedliwy kraj. I to są wielkie słowa, ale prawdziwe. Prawdziwe. Panie redaktorze, twardo tutaj weźmy, zróbmy program, ja panu to wszystko wyłożę, kawa na ławę panu wyłożę i zobaczy pan, jak to jest. Po prostu na Wilanowie nie ma szans Patryk Jaki, a na Pradze Północ ma. A myśli pan, że ludzie w Wilanowie nie chcą sprawiedliwej Nie, Polski? Nie. Tylko polityka socjalna to jest zderzenie poglądów też Polaków. Nie ma co ukrywać i to trzeba też powiedzieć szczerze. Przepraszam tych, których to dotknęło, ale panie redaktorze, jest taka prawda, że syty biednego nie zrozumie. Ja to mówię dlatego, że jestem 21 lat w tej polityce i wydaje mi się, że gdyby
żeby urny mogły mówić kto ile, nie jest tajemnicą, że największe poparcie było wśród ludzi najmniej zarabiających, bo ci ludzie byli zdołowani przez 20 lat. Panie pośle, dobrze, ale żebyśmy całej rozmowy nie poświęcili prawda. Warszawie, bo jakkolwiek się w niej znajdujemy, to nasi słuchacze niekoniecznie, bo nie wszyscy w każdym razie. Panie pośle, bo wybory do sejmików pokazują jedno. Prawo i Sprawiedliwość znów wygrało te wybory do sejmików, bo przypomnijmy, że 4 lata temu też wygraliście. Co prawda niewiele, ale jednak zwyciężyliście. Tak. Zwyciężyliście wtedy również chyba w 7 chyba wtedy sejmikach. Nie pamiętam w tej chwili. Natomiast na pewno będziecie teraz mieli, jeśli się wyniki exit poll potwierdzą, macie 9 sejmików, w których nie będziecie rządzić. Rządzić będziecie w ilu? Kolejna prowokacja, ale elegancka. Dobra, okej, nie będziecie. Dlaczego pan tak twierdzi, że nie będziemy? No więc proszę pana, 9 mam najlepszych wyników, to się potwierdza. Tak. Poranne informacje to potwierdzają, a więc mamy wszelkie szanse zainicjować, bo zwycięzca inicjuje, tak? Rozmowy na temat... Ale z kim będziecie rozmawiać? No więc to jest pytanie i to jest bardzo trudne pytanie. Nie będę ukrywał, mamy małe, jak to się mówi, możliwości koalicyjne. Dobrze. Ale w wypowiedziach naszych liderów jesteśmy otwarci na te rozmowy w terenie. Czy tym największy jest ambaras? Żeby dwoje chciało naraz. Co wyście takiego zrobili tym partiom, głównie PSL-owi, że z wami nie chce nawet rozmawiać? Władysław Kosiniak-Kamysz, jakbyście mieli jakieś złudzenia, dzisiaj powiedział, nie, dziękujemy, nie dzwońcie, z PiS-em nie będziemy rozmawiać o sejmikach. To smutne, że tak ma, mówi, patrzy, no widocznie bliżej im jest do Platformy. Ich sprawa, no my nie zawrócimy kijem Wisły. Ale to w tej sytuacji, niech pan to powie waszym wyborcom w tych województwach. Ja wiem, że głosowaliście znowu na nas, ale my znowu nie mamy dla was żadnej dobrej wiadomości. No nie będziemy rządzić. Ale nie docenia pan naszych wyborców, proszę pana. Nie docenia pan naszych wyborców. Ludzie, wie pan, kiedy ludzi kupa i Herkules. No po prostu tu się liczą rachunki, wie pan, jak to jest. Herkules jak, przepraszam? To niech pan dokończy, nie ja. Ja jestem elegancki. Ja po łacinie znam to tylko. Nie, po prostu jest prawdą, żeby w sejmiku mieć władzę, trzeba mieć większość mandatów. I matematyki nikt, nawet my nie jesteśmy w stanie, proszę pana, arytmetyki poprawić. Będziemy proponować, arytmetykę. Będziemy rozmawiać i mam nadzieję, że przynajmniej w tych 9 województwach będziemy mieli, w 9, gdzie wygraliśmy, że na pewno poprawa sytuacji jest wyraźna, wynik jest lepszy, zwycięstwo, no ale żeby zamienić zwycięstwo na władzę, jak pan wie, muszą się jeszcze zgadzać większości. Wybiegnijmy. To przed nami. Wybiegnijmy nieco właśnie w to, co przed nami, czyli w przyszłość. Co będzie dalej? To znaczy, czy przewiduje pan jakieś zmiany w rządzie na przykład? Jakieś zmiany polityki PiS-u, które miałyby pomóc wam w odbudowie poparcia w wielkich miastach? Pan do mnie miastach? Tak mówi, jakbym był wiceprezesem, proszę pana, partii, a nie wiceprezesem klubu parlamentarnego. Nie pana, pytam o pańskie przewidywania, nie o pańskie decyzje. No, ja myślę, że tu nie będzie trzęsienia ziemi. Są dwa wnioski. Pierwszy, moim zdaniem najważniejszy, to jest to, że ten wynik, ten niedosyt, być może nawet ze śladem rozczarowania, bo liczyliśmy na lepszy wynik, ja przynajmniej. Myślę, że to jest odpowiedź, że musimy bardzo ciężko wręcz harować. Zbigniew Ziobro został wczoraj wezwany do prezesa Kaczyńskiego. O czym panowie rozmawiali? Z tego, co się dowiedziałem, to nie był wezwany, tylko to była rozmowa. Natomiast oczywiście, zaproszony tej rozmowy, no to tak, ale to są spekulacje i od razu sensacje w tym wieczorze. O czym rozmawiali panowie? Wie pan? Nie wiem, naprawdę to była rozmowa i nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział, oprócz samych rozmówców. Natomiast to jest... Zbigniew Ziobro będzie dalej ministrem? No, sobie nie wyobrażam inaczej. Uważam, że jest świetnym ministrem, bo wszyscy mówią o reformach sądownictwa, o praworządności, o wolności, natomiast nikt nie mówi o ogromnej pracy, która w resorcie jest wykonywana. Powiem taki drogas, pozwoli pan, jedną rzecz powiem. Nie pozwolę panu. Szkoda, bo robią świetne rzeczy. Biorą się za cwaniaków, którzy żerują na słabości ludzi starszych. Te wszystkie, wie pan, te garnuszki, to śmieszna rzecz może w tej chwili ktoś powie, ale naprawdę w wielu sprawach bierzemy sprawy, które są i były skandalem. Bardzo bierzemy w obronę najsłabszych ludzi. Tę rozmowę kłaniam się nisko. Naszym słuchaczom mówimy. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. W takiej chwili, w takim momencie.